i 1000 fałdolców poszło się walić, że tak powiem. Łap koło ratunkowe, mordo! Więcej niż jedno zwierzę to... Lama? Co? Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwariowanym odcinku Hide and Seek z widzami. Dzisiaj ze mną masz 8 osób, będziemy się bawili w chowanego pod wodą. Aktualnie znajdujemy się na platformie wiertniczej. Tutaj mamy taki tunel, którym możemy zejść pod wodę. A teraz przedstawię wam uczestników dzisiejszej zabawy. Bydlako! Siema. Damsel. Siema, siema. IQ Happy. Siemano. Michael. A! Siemano. Lucky Wiśnia. Cześć. Świrson. Siema. Szaku. Cześć i czołem. Oraz Sergiusz. Gitara. Panowie! Zasady każdy z was zna, kto się najlepiej schowa, wygrywa 1000 fałdolców. Na dole są też skrzynki, ale chciałbym, żebyście ich nie otwierali, zostawcie je dla mnie, ponieważ ja potrzebuję jakąś broń, żeby ewentualnie was złapać. Panie Brzydalu, proszę tak nie robić. Teraz wam pokażę, jak wygląda w koło mapka. Mapka jest kozacka, tutaj mamy taflę wody, wy możecie już iść na dół się schować. Dobra. Wiecie, tam jest taka rura, nie? Że możecie zejść pod wodę. Normalnie Subnautica w Fortnite'cie. Zagrudzi, bez kitu. Aha, ja już widziałem, ale nie będę mówił gdzie jest, dobra. Przypominam standardowo o zostawieniu łapeczki w górę. 10 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem, robimy kolejny Hide and Seek z widzami. Sprawdźcie, czy kod Gaming with Farel wam się w sklepie nie zresetował, a jeżeli jeszcze go nie masz wpisanego, bardzo serdecznie polecam. To co, panowie? Kurde, jakie to są miejscówki. 3 godziny, 46 minut. Zaczynam szukać. Macie 20 sekund jeszcze. Ej, gdzie jest tutaj to zejście? Aha! Zapomniałem wam powiedzieć. Nie wiem, co zebrałem. Jakiś papier toaletowy. O co tu chodzi? Chowamy się tylko pod wodą, dobra? Na platformę do góry nie wchodzimy, bo jak już zejdę na dół, to nie wiem, czy będę mógł was znaleźć po prostu niżej. Okej, znajdźmy teraz zejście niżej. Okej, patrzcie, tu mamy taką mroczną dziurę. Uwaga, bo można się zabić, jak tam się zeskoczy. Dobra, jakiś szybki, kurczę, pogłaskanie mojego dmuchanego łabędzia. Za to. I schodzimy przewrotką do tyłu do basenu. Woo! Poszedł! Jesteśmy pod wodą. Zobaczcie, jak to przecudownie wygląda. Oczywiście kod do mapy jest w opisie tego filmu. Moi drodzy, zaczynamy szukać. Przydałaby się jakaś skrzyneczka. Ale na początku przejdźmy się tędy. Słyszysz skrzynkę? Jest skrzynka. Dobra, pierwsza skrzyneczka. Coś mi się wydaje, że będzie mega ciężko mi znaleźć kogokolwiek. W sumie pani ratownik będzie spoko, ale IQ tym... jak on się nazywa? Ten twój w ogóle skin? Śliski syren, coś ten syren. Śliski syren będzie przekichane do znalezienia. Dobra, lecimy. Aha! Przypominam, że się nie przemieszczamy, co nie, mordeczki? Dobrze. Dobrze, jeżeli dobrze, no to super. Sergiusz, długo to nie najlepsza kampa ever. Szybciutko. Ej, to jakaś jest rolka papieru, czyli dodatkowe jakieś punkty można sobie tu zbierać. To nie tylko jest mapa do Hide and Seeka, ale też do FFA, tak? Czyli friendly tam jakiegoś, kurczę, fajera. Czy jak to się tam nazywa? Okej, ja tutaj idę, płynę w sumie w koło mapki. Na początku zobaczmy, jaka jest ona wielka. No jest mega. No mnie. Dobra, gorsze, ja spadłem tu na twoją głowę. To było budowane po tej mapie. No nie, spadłem na jego syren. Głowę, nie chcę grać. Po nogach ci strzelam, uciekaj! Syren, uciekaj! No niestety, nie udało ci się uciec. Śliski syren nakryty. I 1000 fałdolców poszło się walić, że tak powiem. Lecimy dalej. Jak ty żeś spadł z tych kamieni? O no, kurcze. Ześliznąłem się normalnie. Jestem ciekawy, czy to jest jakaś postać zbudowana z tych kamieni, czy to po prostu jest tak randomowo postawiona, ale jest przekozacko. Dobra. Z postać chyba. Śliskiego syrena, nie? Ta no. Ej, ryba jest nawet na ścianie. Ugrzęzła. Dobra. Jeżeli nie uda mi się znaleźć pozostałych osób w długim czasie, te osoby, które pierwsze padły, czyli Sergiusz i IQ, będą szukali ze mną. Ale to spokojnie, panowie, na razie się nie stresujcie. Mamy sztucera, czyli możemy teraz zapolować na grubą rybę. Kto tu jeszcze został? Ile? Było 8 osób, 2 zabite, 6, tak? Tak. 6. Ej, tutaj fajnie można było jeszcze się pobawić w szukanie monet, bo to naprawdę jest fajna mapka. No, to jakieś takie są robione, no.
Nie wiem jak ja tu wejdę, ale może się dodatkowe chyba. Dobra. Widzę plażę. Czy jest ktoś niedaleko plaży? Czy ja utknąłem? Nie, nie utknąłem. Okej. Okay. Dum, 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 dum. Farel atakuje. Czemu ja rekina nie ubrałem? Ej! Przecież ja mam skin Marysz, rekina, ja się zastanawiałem rekina, jaki mam skin ubrać pod ten odcinek. Jezu. No, rekin był przecudowny tutaj. Dobra, ale mam i tak łabędzia. To jest lama. Nazwijmy to łabędziem. Dobra, weźmy to, weźmy to. Co jest? Łap, koło ratunkowe, mordo! Bo ja tutaj spadłem i nie widziałem jak uciec do tego. Ale jak żeś tutaj spadł? Aha, tam jest dziura jakaś, tak? No tak, no. O kurde, kto by się spodziewał. Dobra, czyli zostało tylko jeszcze 5 osób. Wow, to jest ta rura, która prowadzi nas pod wodę i dostarcza nam z pewnością tlen. Dobra, co my tu mamy? Okay. No i kozak coś porobi, jeszcze obok jest takie ten. Zrobione. Coś słyszałem. To Michael biega. Albo tak, mnie tam nie ma. Coś słyszałem. A co? Jakieś tego, pluskanie płetwami o wodę. A. Jest i szaku! A to tak dobrze, że wziąłem ten rewolwer. Ja koniec biegam, tego pluskania! Powiedz klucz pod wanną teraz. Ja tam nie biegam, bo nie będę przeszkadzał w tym. No, no, nie biega. Jakbyś mógł stanąć, bym był mega wdzięczny. Ej, tu jest jakaś taka komnata, ale tu by się mógł ktoś fajnie ukryć. Ej, chyba utknąłem. Kolejną tu. To czepiaki rzuca. Ja musiałem się niestety ewakuować, bo wlazłem w takie miejsce, że nie wyszło. Nie było już wyjścia. Ej, to normalnie taki koń z F jest narysowany, mam. No. A zbierz monetę, taka misja jakoś zrobiłem do tego, do zadań. To ty dobry jesteś w tę misję chyba. Sherlocku. Lecimy znowu na dół. Ej, kto to był? Ja się wysadziłem jak coś. Dobra. Gdzieś się z... Czekajcie, byłem tam pod wodą, teraz zobaczmy gdzieś tutaj. Ja będę sobie za tą chodził. Ale ktoś musiał się nabudować, ja cię kręcę. No jak będziesz IQ coś dzięki. Widział, to mów, nie? Zamiast... No. Nie, nie chcę mów, nie chcę. Chodź za mną, chodź za mną. No nie. Nie sprzedawaj, kumple, nie sprzedawaj. Tak to jest się fajnie sam rozejrzę. Spokojnie. Zróbmy troszeczkę to inaczej. Dajmy sobie jakość cieni, teraz wyłączmy. No, jest troszeczkę jaśniej. Zobaczymy, czy coś mi to da. Tu jest strajpaśma. Dobrze idziesz. Damsel, tak? Jeszcze się tam cieszy w tle. Szukaj. Szukam, stary. Trzy osoby zostały, czy? Chyba trzy, no. Nie pamiętam ile już zabiłem. Możecie policzyć, chłopacy. Tutaj wiesz co, nie byłem. Więcej niż jeden, nie niż sześć. Więcej niż jedno zwierzę to? Lama? Co? Jak to szło w tym? O. No więcej niż jedno zwierzę. Tak, więcej ameba niż społeczna. Jedno Michael. Zwierzę to. To tylko to wygraj, tak. Mówisz, żeby dla kogoś tak skitrał? No bo miał taką kampę co ja, tylko że trochę mi nie wyszło. Ej, tu można dostać naprawdę oczopląsu. Najdziwniejsze jest to, że tu latają jakieś motyle, nie? Proszę pana, proszę się uspokoić. Szukamy dalej. Overkill, jesteś za mną. Ile zostało? Zaprzęgam cię do moich szeregów i szukamy razem. No nie, ja muszę uciekać z kampy teraz. Nie no, nie pokażę mu tylko jak na górę wejść, nie pokażę gdzie jesteś. Dobrze, pokaż mi jak na górę wejść. Tutaj musisz spację przetrzymać, zanim na oponkę wejdzie. Zgubiłem, już cię zgubiłem, stary. Tutaj, tu za tą. Dobra. Na jak ty żeś tam las? A po oponce? Tylko musisz, no dobra, git, i chodź. Dobra. Przydałaby się teraz ta kusza, niby bym strzelał tym harpunem, czy jak to się nazywa? Taki ten pod wodą na te... No, harpun. Harpun, nie? Jak to wyjdziesz teraz z tunelu, ty się jesteś na górze i możesz kombinować. Jasne. A tutaj była droga. Nie wiem skąd wy znacie te wszystkie ścieżki. Wy chyba gracie te mapy przede mną. Trenowany. Może. Ty jeszcze zgubiłeś, czy poszedłeś inną drogą? Nie no, ja poszedłem w drugą stronę. Dobrze, czy źle? Nie no, dobrze chyba. Miałeś mi bydlaka wystawić. Aha, no to. Nie no, znowu wpadłem gdzieś jakąś dziurę.
Ale tutaj może być gdzieś bydlak, jak w taką dziurę wpadłem. Kurde, teraz jak stąd wyjść? Teraz to skojarz, skąd ja spadłem i co, potem może pomyślić trochę. No tak, tak, tak. Ale tak, co tak jest najgorsze? Sprzedaję, no. Nie, no nie. Nie sprzedaję. I było już nie grałem. Dobra, udało mi się wyskoczyć. Dobra, solo customer, jako zrobił tutaj. IQ taki nie. jest, że jak odpadnie pierwszy, to później wszystkich wyda. Nie. Sprzedaję. Nie? Nie jest taki? Nie. Dobra, to mam oponkę kolejną. Kub. Dziwna sprawa. Dobra, zbieram coina. Wracam się w kierunku IQ. Okej, okay, IQ został nominowany do szukania. Teraz pomoże mi jeszcze Sergiusz. Jesteś, dobra, nie? Ty padłeś pierwszy, Sergiusz. Białka, zawijasz się? Ja zawinąłem stamtąd. No to możesz się mścić. I szukamy wszyscy no, razem. No, już zawinął, więc... Let's go, let's go. Ja już nie żyję, ty nie masz na kim się mścić. Ja sobie zaskoczyłem niżej. Dobra, szukajmy. To jest jakieś w ogóle... W sumie Michael też dołącz do szukania. Dobra. Ja no, mam pomysł taktyczny, od której strony wejść. Dobra, jak jesteś walony. O! No kogo znalazłeś? Bydlaka, dobra. Bydlako został wyeliminowany. Zostały dwie osoby, no, tak? Damszel i... Wiśnia. Dobra, jakieś kewiki, nic ciekawego, ale bynajmniej... Tu po krzakach patrz, Michael. No właśnie, rozglądam się tu. Gdzieś pewnie w krzaku siedzi, mi się wydaje. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Kto to? Co to za hunter? To ja. To ty? Nie! Jest! Jest, wariacik! Dzień dobry! Nie trafiłem z takiej odległości! Damszel, dobra! Wow, czyli został nam tylko kto? Jo, Wiśnia. Wiśnia, no to gratuluję, Wiśnia. Wygrałeś 1000 fałdolców. Śwircą przecież. No jeszcze. Jeszcze Śwircą został, tak? O kurde. No nie, a już miałem na smak. Dobra, no to jeszcze szukamy Świrsona. Dobra, panowie, po krzakach tutaj się szybciutko rentgen robić. Bo nie wiadomo, gdzie oni są. Zostały dwie osoby nam tylko. Ja znajdziemy. O. Dzień dobry, Świrczak. Dzień dobry, czyli kto? Lucky Wiśnia. Lucky, no. Lucky Wiśnia, gratulacje, wygrywasz mordo 1000 fałdolców i utknąłem. I nie mam jak wyjść. Może przewrotką. Dziękuję. Nie da się, dobra, odradzamy się. Moi drodzy, to było na tyle z tego Hide and Seeka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał po więcej. Przypominam, żebyście wspierali z kodem Gaming with Farrell. Dołączcie również do mojego fanpage'a oraz grupy na Facebooku. Wszystkie linki do moich social mediów macie podane w opisie tego filmu. Ja dziękuję wam wszystkim za super zabawę. Trzymajcie się. Yo!